Po raz czwarty odbył się Kongres Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Limanowskiego. Uczestniczyło w nim ponad 250 osób z 60 kół gospodyń wiejskich z naszego terenu. Wiele rzeczy żeśmy się ciekawych dowiedziały, spotkanie miłe ze wszystkimi. No i myślę, że każdy jest zadowolony z takiego spotkania. Wydarzenie było dobrą okazją, aby złożyć podziękowania paniom i panom, bo i również oni działają w kołach za pracę na rzecz naszych lokalnych społeczności. Stąd też upominki i gratulacje od samorządowców i organizatorów dla wszystkich osób, które w ten sposób realizują swoje pasje. Z reguły to panie nas goszczą, częstują różnymi potrawami na różnego rodzaju spotkaniach czy też festynach, a my chcemy też właśnie podziękować za to i też uhonorować panie w związku właśnie z tym faktem, że przekazują tą tradycję, dbając o nie i właśnie przekazując młodemu pokoleniu. To jest bardzo ważne. Trudno sobie bowiem wyobrazić jakiekolwiek wydarzenie turystyczne, kulturalne i sportowe, a także piknik, festyn, czy no właśnie nasze panie i panowie są właściwie wszędzie tam, gdzie się po prostu coś dzieje. Pan jest jedną z nielicznych osób płci męskiej, który tutaj pomaga i wspiera panią. Dlaczego akurat taka forma, można powiedzieć, chyba samorealizacji? Tak się złożyło. Byłem takim jakby organizatorem, próbowałem zorganizować to koło. I dziewczyny namówiły mnie, żeby był prezesem, więc opierałem się długo. Ale zorientowaliśmy się, że może być taka funkcja w kole gospodyń wiejskich pełniona przez mężczyznę. Zgodziłem się. Na razie daje radę. Nie byłoby też tych kół czy zespołów różnego rodzaju, gdyby właśnie nie samorządowcy, wójtowie czy właśnie samorządowcy, którzy działają, wspierają też, bo przecież wspaniałe stroje, przygotowania i naprawdę jakieś też lokale, w których chociażby nawet się spotykały te koła, to właśnie zasługą samorządowców, wójtów, i za to też bardzo dziękuję. Czwarty Kongres Kół Gospodyń Wiejskich został zorganizowany przez lokalną organizację turystyczną powiatu limanowskiego, a jego realizacja była możliwa dzięki wsparciu finansowemu województwa małopolskiego, lokalnej grupy działania Przyjazna Ziemia Limanowska, a także środki na ten cel pochodziły z funduszu.